Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto Cyberpunk, kolejny odcinek. Moi drodzy, jedziemy na patchu 2.1, czyli najnowszy, najświeższy patchyk. Podobno, kurde, takie cuda, takie rzeczy w tym cyberpunku, że normalnie szok. Więc mamy tutaj pana, bo jak sami wiecie, za pomocą Kiroshi zeskanuj tropy, pasażer. O Jezu, nie chcę rzucać granatami, czekajcie, co ja robię. Nie, skanujemy tabem. Czekajcie, dlaczego kliknąłem środkowy przycisk myszy, żeby zeskanować? A, dobra, w Genshin nagrałem trochę. O Jezus, dobra, nieważne. Ślady opon i oleju. Mamy trop. Oho, jest i trop. Dużo, dużo śladów. Mamy ładny skan. Nawet nam tutaj stworzyło symulację, jakby to mogło wyglądać. To jedziemy w takim razie. No to panam, pakuj się na moto. Które bierzemy? Które bierzemy z fajki? Kurde, który bardziej przypomina moje? W sumie to są podobne modele, tylko ten ma na przykład trochę więcej do bagażu. Możemy sobie wrzucić tego. Jedziemy, kurde, radyjko od razu. A możemy sobie zmienić radyjko? Oho. A może na hita rzucimy. Jak to? Czego cię rozstrzeluje? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to zakupujemy żarcie w puszkach, zalejemy termosy kawą, whisky i ruszymy w trasę. Dalej od tego całego syfu. Okej. Brzmi jak fajna przygoda. Całkiem spoko. To się zgadza. Z tego lotniska został tylko. Ale ty żyjesz, tam było. Jeśli myśleli, jakie lotnisko w ogóle? Swoich, to by się, kurwa, zdziwili. Tylko wij ostrożnie. Pewnie. Kurczę, powiem wam, że na motocyklu jazda, o Jezu, bardzo tęsknię za tym osobiście, bo ja jeżdżę na motocyklu, mam motocykle 2 aktualnie i powiem wam, że jak mogę się przejechać chociaż w gierce, to jest coś wspaniałego. Wiecie, co bym zrobił? Pogłośniłbym sobie troszeczkę tak głośność ogólną, delikatnie ściszył radyjko, efekty specjalne jeszcze ciutkę, ale żeby dialogi, muzykę delikatnie może zbijmy, żeby zawsze dialogi były na pierwszym planie, bo bardzo mi to przeszkadzało, że musiałem w programie później kombinować, żeby dialogi było słychać. O! Już zostałem zauważony? Kto mnie chce zabić? Walka, podążaj. A, rzeczywiście ktoś tu jest. Dobra, to powolutku podjedziemy sobie, skoro mogę. Podjedziemy, nawet sobie tutaj schowam, zejdę z motocykla. Wymiana ognia, no pewnie, zaraz ja wam wymienię ten ogień. No pewnie, że super. A, to jest jakiś ten, znaczy była jakaś wieżyczka, matko boska, ja jestem aż takim koksem. Biegnę, przecież leczę, moja droga, jo. Ten się chowa, frajer. Egzekucja, typie, masz tam granasa. Dokładnie, tu jeszcze jakiś frajer, kurde, został. Gdzie się chowasz? Kurde, frajerze, jo, i piknę cię. Co? O nie, no człowieku. Chyba załatwicie moim ulubionym, standardowym, ulubionym stylu. O, jeszcze jakaś pieprzona wieżyczka. Jak się szlak wieżyczko. Chyba się wyleczymy. Weźmiemy sobie, zbustujemy trochę leczenia. A, i dlaczego shotguny muszą mieć tak mało amunicji w sobie? To jest taki ból istnienia, gdy nie mogę sobie napakować za dużo. O, jeszcze tam jakiś frajer. A to wiecie, co zrobimy? Nie. Pozostali musieli zabrać helmet. Co jest? Jeśli się zakupują i wezmą pomoc, to mamy przerąbane. O, no aż to tak się blisko? Lepiej ale panam, kurde, z tej snajpery, to ty jesteś gigakotem. Ja pierdzielę, ja w ogóle już chłopa miałem ładować tutaj z tej brońki mojej. Specjalnie ona jest trochę lepsza na dalszy dystans, a ona go ściągnęła dosłownie tak, o, z buta wjeżdżam. To mi się podobało. Dlaczego ja muszę rzucać się granatem? Przepraszam, ale to przyzwyczajają, głupie z innych gierek. Chciałem sobie się rozejrzeć, czy tu coś jeszcze nie leży, bo ja potrzebuję pieniążków, bo będziemy dużo rzeczy kupować na pewno. Doszły nowe motocykle, więc to jest to, co będzie na pewno kupowane. Nowe motocykle to jest coś, co trzeba. Jeden minus właśnie shotguny, że mała amunicji, tak jak wspominałem, to jest ból istnienia. Dobra, wsiadamy. Wsiąść na motocykl, potem żeby śladem Kang Tao. No opcjonalnie mam na piechotę biec, chyba żeście oszaleli. Panam też będziesz się zbierała? Kurczę, no, już nie mogę się doczekać, jak to na motocykle będzie śmigane. Jo, kółko się podnosi, lecimy. I co? Panam, co ty robisz? Szanuj kobieto, przecież kurde, na motocyklu? Takie akcje? Aż mi się przypomniała mi się głupia sprawa, jak mieliśmy jechać na wycieczkę motocyklową i dosłownie już byliśmy gotowi kilku na lotnisku, pod blokiem. A reszta pojechała z Hellmanem. I właśnie też bym tak moi zrobiła. Przyjaciele w siebie wjechali. I było po nie wycieczce. Mhm. Mam nadzieję, że Mitch skontaktował się z Aldecaldo z tymi pieprzonymi zakłóceniami. No, trochę kiepsko. Przyjadą po niego, nie martw się. O, raczej ten. No, co tam? No. Że tak właśnie wygląda moje życie. Kurwa, właśnie tak. Jak tylko próbuję się wyrwać z jednego gówna, wpadam w następne, jeszcze głębsze. Panam. I jeszcze wciągam innych za sobą.
Ale koniec z tym, słyszysz, Vi? Mhm. Masz mnie mocno kopnąć w dupę, jakbym jeszcze coś spierdoliła. Spokojnie. Razem z pilnymi siłami. Obiecaj. Dobra. Dobra, obiecuję. Niech ci będzie. Tak, i właśnie jak ziomek w ziomka wjechał i było po wycieczce. Pozdrawiania dla Tomasza i Kobanosa, Pokczem. Ale nie, no to było takie, wiecie, no kurde, głupia sprawa, nie? To wniesienie do ale tak starej stacji bardzo przypomniało mi to, co się wydarzyło. I to zakład, że tam trzymają Hermana. Aha, dobrze, udaj się z panem na stację. W takim razie jedźmy na stację. Ale kurczę, ta maszyna tutaj całkiem ładnie. Powiem wam, że ja na takiej pustyni, na takiej oponce, to nie wiem, czy bym tak latał. Chyba wolałbym jakąś kosteczkę. Dobra, pewnie. Czy ja mogę... A, dobra. O, myślałem, że mogę tak sobie wjechać od razu na pełnej glancy, a tu nic. Samochody mają takie. Jeśli chciałeś zostać Gwiazdą Mroka, ale wciąż nie jesteś pewny, ile strun ma gitara, to jeszcze nic straconego. Mam dla ciebie Porsche 911 Turbo, wersja 930, wersji Cabrio i wściekle żółty mocno żółtego. To ten nowy nowy samochodzik, nowy sprzęcie, który został dodany w tym patchu. Bierz go, póki wisi na stronce. John Silverhead nie zastanawiałby się dwa razy. No pewnie, jeżu! Dawać mi komputer i kupujemy. Dlatego musimy zarobić na to wszystko pieniądze, dlatego też zbieramy drony, cały patrole. Syf, jaki tylko się da. Okej, tu mamy jakieś, kurde, chamskie wieżyczki. Cały czas mam jeszcze wybudowane wyłączanie widzę sprzętu. Hermana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Pewnie tak. Ale dystrybutory są w niezłym stanie, to mi nie wygląda na nieczynną stację. Aha, też tak mi się wydaje. Mogły wezwać transport. Ej, przecież się wyłączyłem przed chwilą, co ty robisz? Zorientujemy się. Szybko. Mhm. Czy ja już mogę tu wjechać jak do siebie? Chyba mogę. Nie wyjdziecie z tego żywi, chuj. Od razu, jazda. Czy dam radę? Udało się. Co ty, frajerze, uciekasz? Chodź tu. Chodź tu. Ty parszywa gnido. Ja, rozjazd. A czekaj, oddawaj itemę jak masz od razu. O, jaki snajper. Czekaj, koleżko. Z czym do ludzi? O, ty kurde, parszywy gnoje. Zaraz ci tu oczki wyłączymy. No. Czekaj, z katany to raczej go nie postrzelimy, ale z brońki takiej... Och, ty gnoju! Nie ruszaj się, jak do ciebie strzelam, typie. Kurde, zaraz jeszcze sobie leczonko walniemy. Który frajer do mnie? Tam jakiś, masz granatka, przytul. A nie, bo to był dron jakiś. O, poszło. Głowy nisko do cholery! Głowy nisko? To nic ci nie da, przyjacielu. Ja, o, ale miałem szczęście, że cię nie trafiłem. Nie! Niech cię szlak. Kurde, muszę jeszcze z tym shotgunem trochę pomachać. Do przodu. O, rany, ten shotgun tak bardzo mi czasami nie wchodzi. To jest taka rzeź. Dobrze. Czy ktoś do mnie strzela? Powiem wam, że granie pod siłę to jest takie zło. Boże, jak oni mi nic nie robią, to jest tak wspaniałe. Chyba, jeśli będę mógł zmienić, to sobie zmienię chyba poziom trudności trochę, bo to jest aż smutne, jak ci przeciwnicy dostają. Znaczy, wiecie, ja mam 20 siły, więc tutaj to jest w ogóle. I jeszcze jak sobie zapakujemy... Boże nomadów. Jak sobie zapakujemy... Klanowe. O, nomadzi. Jak sobie zapakujemy leczniczą jakąkolwiek opcję, to wtedy już jesteśmy niezniszczalni, bo to mi dodaje oczywiście dużo. A czekajcie, czy jestem z tego działka w stanie wyciągnąć? Tutaj, przejmij, wyrwij. No to oczywiście, że wyrywamy. Dawaj mi to działo. Lecimy z tematem. Który frajer? Właśnie dlatego gra się pod siłę. Ale wspaniałe. Dobra, pana chyba jakiegoś frajera ściągnęła. Ja tam wchodzę jak do siebie. Który tam jeszcze? Tutaj jeszcze jakiś frajer się schował. Na ratypie. Potem będę zbierał ten złom. Na razie to się rozejrzyjmy, co tu jeszcze ciekawego. Gdzieś tu jeszcze jest. O, tam. O, schowałeś się za osłoną. Helman musi to być. To ci nic nie da, przyjacielu. Helmana zaraz znajdziemy. Najpierw rozprawię się z całą frajernią, która się tu schowała. Jakieś kamery. Wyjazd z tymi kamerami, kurde. Cicha akcja miała być. O, dobra. Wyrywamy w takim razie jeszcze bramę. Nie wiem, dlaczego ktoś mi ją zamknął. Chyba próbowali się tu schować. Może ten ostatni ziomek zdalnie próbował jeszcze. Boże, co to za świr? I wiecie, zamknąć i nic z tego. Wszyscy zginęli. Bardzo elegancko. W końcu styl, jaki lubię. Właśnie pod taki styl chciałem grać, że po prostu solo wchodzę i rozjazd, nie? Ja jest elegancki. To jakaś wieżyczka, ale ona już nie będzie mi straszna. Chciałem się jeszcze rozejrzeć, bo wiem, że gdzieś tu jeszcze trochę towaru zostało. Na pewno takie niebieskie smaczki jak gdzieś tutaj. Wytwarzanie generacji, a te sprawy. Jest elegancko. O, jeszcze tu coś jest. Super. Wszystko, co się da. Teraz możemy sobie jeszcze to pozwiedzać. Niestety, z racji, że wpadł nowy patch, to wszystkie mody szlak trafił, więc nie mam tego szybkiego zbierania, z którego sobie zazwyczaj korzystałem. Ostatnio to ono i tak średnio działało. Ty, tam jest człowiek? Ojejku, to właściciel sta... Nie, co to jest? A, że wieżyczka po prostu tu była. Arasaka? O, cholera jasna. To nieźle, tutaj dobry system mieli. Może tu znajdziemy... O, właśnie, jeszcze jakiś towar. A tak jak mówię, bez tego szybkiego zbierania upierdliwe to jest, jeśli chcę macać kąty. Nie strzelaj! O, hej. Nie mam broni! Okej. Okay. Kim ty jesteś? Marty.
A to moja stacja. Cześć, Marty. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Okej. Nie mam za bardzo tutaj jak. Miałeś klientów na ten zadup. Widziałeś klientów? Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadekowali. Dzięki. Okay. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. Super, dzięki ziomek, naprawdę. Wiem, gdzie trzymają Hellmana. Idę tam. No to w takim razie... Dobra, osłaniam cię. Okej, nie będziemy przeszkadzać w takim razie właścicielowi. I może nie będziemy bardziej demolować jego stacji. Chociaż aż by się chciało. O Jezu, ale... Pierdolę za przeproszeniem w słuchawkach. Jeszcze jak pompom shit leci też w ogóle. Nie kradnijmy więcej, chodźmy, o właśnie, gdzieś tutaj. Zbierzmy trochę syfu ze ścian i z różnych miejscówek. Co to za niebieskie? Ale to jest broń, którą wyrwałem. To jej nie chcemy już zabrać. Czy ten pompom shit musi mi... Ach Jezu, przecież ja mam radio włączone przy sobie. Ja się zastanawiam, dlaczego mi muza gra? To ja bym... Czekajcie, jak się nazywa to nowa radiostacyjka? Growl FM chyba to był ten nowy dodany. Oj, głośno, że można zmieniać sobie tutaj. Ale fajnie! Ale super! To zrzućmy sobie na 30%, bo inaczej to strasznie drze się. Bo teraz właśnie możemy sobie słuchać muzyki w trakcie grania normalnie, więc w końcu nie będziemy mieli tej takiej przerażającej ciszy w słuchawkach. Teraz będę mógł przyjemniej się lektować dobrymi nutkami, a dodatkowo do was gadać. Wy będziecie mogli sobie posłuchać fajnych utworów w tle. Oczywiście to nie zawsze leci. Teraz na przykład w takim wolnym trybie, jak sobie biegamy, to tak, tak. Ale ogólnie właśnie, jak widzieliście, jak był dialog czy coś takiego, to się wyłącza. Więc no super, fajnie. W końcu będzie troszeczkę coś tam w słuchawkach grało, bo momentami było to przerażające, jak cicho było w słuchawkach. I aż czułem się nieswojo. A może jak będzie dobra nuta gdzieś w tle leciała, to mi się też będzie przyjemniej grało. I przy okazji komentowało, bo to też wpływa na... No, kto cię przyznał? Ej, spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Już nie ma gdzie uciec. Już nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. A co za frajer? Okej, kto? Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty, jemu. A, zmieniłem styl Johnego. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. Chyba bardziej mi się podoba ten standardowy. Dobra. To nic osobistego. Dobra, no Hellman. Zastanawiam się, co z tym typem Gang Tao. Miałeś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Ten to wygląda jak Takemura trochę. Zadzwonię do niego. Okej, okay, szybki call w takim razie. Takemura, dzwoń. Że coś tu jest? Ciekawe. Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Dlaczego Takemura nie odbiera? Okej, chyba musiał się dialog... Takemura, mam dobre wieści. Dorwałem Hellmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. No dobra, w takim razie zgarniamy Hellmana. Nie wiem, czy ten Gang Tao tutaj tak będzie się skulony siedział. Ja bym chętnie się... zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Pozbił się wszystkich świadków, a niech będzie. W takim razie chodźmy stąd, wystarczy. Mamy Hellmana i to wystarczająco, już dużo nam to daje. Stację można będzie jeszcze w razie czego okraść, chociaż tutaj, no tak jak mówię, pewnie na szybkim zbieraniu by mi jeszcze coś wpadło. Chociaż widzę, że tu trochę towaru jeszcze jest. Oj, zobaczcie, jaka to, ekipa. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. Tom? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Jo, to jest piękne. Dlatego trochę żałuję, że nie gram nomadem, ale niech będzie. Kurczę, to no, te nomadzi to jest super. Uoo, jeżu, widzicie, jaki mi piękny. Ojo, ojo, kurde, podobno. Dobra, miałem rzucić na... Wrzucić go na motocykl. Kawaleria przyjechała. No nie widzę. Wiedziałem, że wzięliśmy jakiś kontakt. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. Wszystko jakoś nie składa. Przeszkadzacie w dialogu. To... Pogadamy z co chcesz z nim zrobić? Dobra, muszę zadać mu kilka pytań. Stoi za tym długa historia. Im mniej wiesz, tym lepiej. Muszę mu zadać kilka ważnych pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi. Oho, idzie. Gangus. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i Panam. Oboje ratowali mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! Okej.
To naprawdę nie była wina pana, dzięki za wsparcie. To naprawdę nie jest wina pana, Sol. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Pana mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią, taka jest prawda. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Mhm. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Ach, ten Sol, no. Wie, jak ugryźć, jak w szpilkę wbić. Kurwa. Okej, Mitch. Dobrze, że jesteście, ale co ty tu w ogóle robisz? To Sol. Dojechał do mnie z naszymi ludźmi. Zaopiekowaliśmy się ciałami, powiedziałem mu co i jak. Mhm. Od razu kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś wam się stanie. Że coś się stanie panom. Czyli jednak martwi się trochę. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale... Ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Mhm. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Mhm. Rozumiem. To jeszcze nie wszystko rozwiązane, ale i tak... Przepraszam za tę scenę. Przepraszam za chrypkę, ale... Sam widzisz. Jestem trochę chory. Trudne to wszystko. Mhm. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? A co teraz? To co teraz? Wracasz do Night City? Musisz to przemyśleć pewnie. Chyba tak. Muszę pomyśleć o wszystkim. Okej. Okay. Może powinnaś dogadać się z Solem. Do zobaczenia. Nie wiem, czy chcę jej tutaj mówić, że ten... Ojku! Do zobaczenia, panam. Może do zobaczenia po prostu, żeby jej nie podkurwiać. Nie pamiętam, rany. Jeśli to jest ważna decyzja, ja muszę z panem tutaj dobrze żyć. Ale to, że... Może podpowiemy jej trochę? Sol, Mitch, oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może trzeba ją tam trochę, może powinnaś dać im szansę. Nasterować. To wszystko nie jest takie proste. No ja wiem, że nie. Jak to w rodzinie? Nadlatują! Macie minutę! Oho. Zwijamy się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. Pięknie! Mamy maszynę! Kurde, dobrze. O, już strzelać do nas zaczęli? Przecież miała być minuta. To, nie wiem, tak coś jakby latały pociski nad głową. Dobrze, mamy Hellmana, mamy motocykl. Mam nadzieję, że do zobaczenia pana, bo bardzo bym chciał się z tobą zobaczyć jeszcze. Tak, jak to mówię, właśnie niestety się trochę rozchorowałem, ale no, stwierdziłem, że nie ma co, trzeba grać. Hej. Świeżutki paczyk, nagrywamy. Gdzie jesteśmy? W motelu, na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Małe przesłuchanie. Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka? Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Okej. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Twój tech usiłuje mnie zabić, mam głowę konstrukcji Silverhanda. Może twój tak. Tech usiłuje mnie zabić, a jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnnego Silverhanda i raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Z dupy, o, ukradłem go Yorinobu Arasace. Ukradłem go Yorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie po tym i zdecydowałeś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy. Ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. No patrz. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Aha. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Mhm, okej. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój Reaper pokazałeś biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. To nie byle partacz, ty pieł. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać afałkę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... Świadomy? Agresywny?
To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. Była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Widzicie, grubo, czyli dosłownie miało nadpisać w nowym ciele. Więc kogo było stać na taką wersję? A jak to miało działać? Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? To jest bardzo dużo ważnych informacji. Planowaliście, więc... że co, że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? Słuchajcie. W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. To jest dużo. Na ile wyceniacie nieśmiertelność? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Arasaka. Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. To było na... Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki. Dokładnie. Który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, tam rzucili, nie? Nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Tak, przełom. No, super. Tylko właśnie... To jest ciekawe, że akurat Silverhanda to zapakowali, nie, że kombinowali z kimkolwiek, mieli dostęp, mogli każdego porwać i wpakować do engramu, a akurat trafił mi się Silverhand. Ja to mam szczęście, okej, twój tech działa, gratuluję, teraz go usuń. Okej, twój tech działa, gratulacje, a teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Aha. Zaraz, zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Miniaturkę bym sobie strzelił. Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Z tego kadru. Akurat jak Silverhand stoi nad Hellmanem. Dobra. Okej. Ale nic z tego, kolego! Tego ci nie da tak łatwo usunąć. To jest trudniejsze, niż byśmy chcieli. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. No, ja też w to nie wierzę. Ale kurwa, Silver... Znaczy, kurde, Silverhand jaką łapę ma. O kurwa! Elegancko. Co jest? Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji. Gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap? Zajebiście. To nam dużo daje. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra? Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. To się zgadza, żeś wysadził im, kurde, atomówką wieżowiec i pozabijałeś, w ogóle zrobiłeś terroryzm na pełnej... No. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? No super. Zawsze w towarzystwie. To nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. Nie przyszedłem tu o rozmowie filozofii, dość tego. Możemy powiedzieć w sumie. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Chyba trzeba to rzeczywiście uciąć. Nie może mnie do niczego zmusić. Dobra, dość tego. Wywalę. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Chyba cię pogrzało, chłopie. Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Dokładnie tak. Zapomnij o Kang Tao. Kocham. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? O, jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart.
Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Ale ekipa. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. No, elegancko. Zawsze coś. Ładowanie. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. A jest tych plików i wszystkiego od groma. Zabura, Rasaka, Night City. No, wesoło. Otrzymałem zbiór danych, próba analizy 90% danych obecnie niedostępnych w ogóle. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. O, zakładam. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Spójrz go gdzieś w kiblu, elo. Okej, jest twój. My się zawijamy. Zostawię was. Bo i tak nic mam z tego. Mam nadzieję, że się dogadamy. Herman. Tak byłoby dla ciebie. O, przy okazji, tu mamy jeszcze informacje wstępne, inne rzeczy. Jeśli byście chcieli, to możecie sobie na szybko przeczytać, o co chodzi. W odróżnieniu od Relika 1.0, nowa wersja bitchipu ma umożliwiać nie tylko przechowywanie uproszczonego engramu zdolnego do biernego kontaktu, ale również implantowanie w nowym organicznym nośniku ciele. Także o to chodzi. Nic nie tylko można było, w pierwszej wersji można było po prostu się kontaktować jakby z engramem, ale nie można było go jakby przywrócić do życia. No ogólnie tutaj macie w razie czego dużo informacji, dużo się dowiedzieliśmy. Wi, zapamiętam to. No i mam nadzieję, że tak. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Wi nie dał ci nawet szklanki wody? Co za nieludzkie metody. Przepraszam, nie jestem. Ze mną od razu zobaczysz różnicę. A. Dostaniesz całe wiadro. Nie trzeba. To jest ten sam pokój, w którym spaliśmy z panem, bo ogólnie, tak jak widzicie, apteczka otwarta, te sprawy. Ale dobrze, wy się bawcie. Róbcie, co chcecie. Nam niestety relik jeszcze bardziej wyżera mózg. Teraz już żgamy krwią, nie tylko nią plujemy. Ja pierdolę, popatrz na to. Odcina nam całkowicie w ogóle tutaj świadomość. No, w sumie też przyjęliśmy taką dawkę informacji. Kurwysyny. No. Jesteś paranoikiem, nie mam ochoty na rozmowę. Zaraz powiesz, jak rozjebiesz Arasakę. To co? Teraz opowiesz, jak to zamierzasz rozjebać Arasakę? Powiem, że gardzę drobnymi złodziejami, którzy myślą, że wizyta w Afterlife czyni z nich buntownika. Okay. Wydaje ci się, że rzuciłeś wyzwanie Arasace, ale oni potraktowali cię jak śmiecia i zostawili na wysypisku. Okej. No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję cię rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Zawsze byłeś tylko trybikiem w korporacyjnej maszynie. Gdy cię wyjebali z Arasaki, okazało się, że bez wsparcia firmy możesz co najwyżej okradać kosiarzy. To się zgadza akurat. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Okej. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshaunowi. No trochę tak. Trochę słabo. Okej. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwił, jak mogłem bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. A no, kurde, nie być sobą, kosmiczne. Jak? A ja się żyję w moim ciele. Jak ty to masz czujesz? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuję ciepło Kiedyś Kawy. Odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotyno. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parszywie. O jajku. Dobra. Powiedz, czego ode mnie chcesz, ale tak naprawdę. Oczekujesz? Musisz mi pomóc załatwić porachunki za Rasaku. Tylko tyle. Domknąć rozdział. Jest ten cel tak jak mój. Sam nie wiesz, czego chcesz. Myślę, że zawsze musisz mieć jakiegoś wroga. Po prostu nie możesz znieść bezczynność. Dobra. Chcesz dokopać Arasacę? Ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Pomogę ci w końcu. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć.
Zawsze powtarzasz to samo, zakończmy rozmowę. Dobra, nie będziemy mówić, cisnąć. Trzymaj się. Starczy tej rozmowy już i tak. Pomożemy oczywiście Johnemu, jeśli tylko będziemy w stanie. W sumie, no, skoro już wylądował w naszej głowie, to niech już tak będzie. Jesteśmy na tym zadupiu. Mam wrażenie, że ten syf wokół kręci cię bardziej niż ja. Ach, jest ogólnie niezbyt fajny klimat, gdy coś takiego się dzieje. No, widzicie też teraz, na przykład tracimy wizję, prawie całkowicie momentami. Ale dobra, pozbierajmy się do kupy i może przy okazji, jak już jesteśmy tu obok tej ganerki, pokaż mi, co tam chowasz. O kurczaczki, co ty tu masz? Schemat. Ole pieniądze kosmiczne. Chciałem sprzedać trochę syfu. Rupieci to chyba nie ma za dużo w sumie. Ile tam? 423. Dobra, sprzedaj mi trochę tego syfu. Przy okazji obejrzyj przedmiot, wyłącz porównanie, sprzedaj. Sprzedajmy ten biały syf to na pewno, bo z tego to i tak nic nie wymontujemy. Może trochę zielonego też, takiego bez ulepszeń na przykład i slotów. Oczywiście wszystkie ikoniczne muszą zostać. Może nawet zostawmy, które mają parę modów granych. W ogóle nekomaty jakieś mi tu się... Ale dobra, to jest zielony syf. Będzie trzeba to rozmontować i tak. Okej, trochę już miejsca lepiej. Jakieś te noże, pałka elektryczna alfa. Nie wiem, czy ta pałka elektryczna alfa to nie jest ta, która została podmieniona na grzeczniejszą wersję pana tego. Dildosa z naszej randki wcześniejszej. Te rzeczy tutaj do stylu. No, w staniku chyba biegać nie będziemy, to go sprzedajmy. Chociaż w sumie, kto wie, może jakieś ten... Mamy 108 tysięcy. Jestem ciekaw, czy będzie stać mnie na furkę. Mamy sporo miejsca w plecaku, dużo pieniążków nam wpadło. A teraz wydaje mi się, że spotka się z Takemurą. Nie, Takemur. A fuj. Nie, no, zobaczmy, co mamy do zrobienia. Psychokiller Regina Jones znajdzie ringi, to mordobicie. To możemy jeszcze zaczekać z tym. Delamain, 7 furek do odkrycia. Tarot do zrobienia. Odwiedź Claire. O, to by było dobre. Akurat. Delamain, znajdź samochód Delamaina w Northside. I tu jeszcze na Badlandach widzę. Okej, to mi... Delamain mi spamuje. Wiecie co, zróbmy sobie trochę tego Delamaina. W sumie tu Badlandy widzę, że mamy już dosyć blisko. I nowy poziom żeśmy wbili. No to pięknie, technicznie wbijamy. Czy w budowie ciała coś miałem? Tu chyba miałem rozwijać. Stan euforii zyskuje odporność na powolenie, spowolnienie, oślepienie. To by było dobre. Właśnie tak jak mówiłem, chciałbym sobie tutaj zapodać niektóre rzeczy. 50+50 zyskanych punktów zdrowia przy rozczłonkowaniu przeciwników w pobliżu. Hiena. Kurde, to będzie zarąbiste. Ja tutaj z tego shotguna, jak wiesz, no to jest straszna rzeź, więc to będzie idealne dla mnie. Biegnijmy, znajdźmy te dwa samochody, bo będzie mnie wkurzał Delamain, jeśli będzie mi tak spamił. O Jezu, to tutaj zaraz obok, to nawet nie ma co. Coś tak radyjko przycichło, nie? Czy ono... brak utworu w ogóle. A dlaczego brak utworu? W Grow FM nie nadaje tutaj? grubo. Wrzućmy w te... rzeczywiście nie wszystko nadaje w taki... Bra. Nie! Dlaczego akurat ta nuta? O Boże, teraz będę mógł tego słuchać cały czas, po prostu grając, aż mi już... automatycznie, to jest taki odruch Pawlowa? Że jak słyszę, to mi już się oczka szklą? O mój Boże. Teraz będziemy mogli tego słuchać nawet nie jeżdżąc w samochodzie, ani biegać gdzieś po Night City, tylko cały czas będzie można słuchać tej piosenki. O mój Boże, jeszcze taka wycieczka po Woodlandach. Piękne. O Jezu. Chociaż teraz nie wiem, czy nie za cicho znowuż. Ja bym tutaj blasnął na 100% tę nutkę akurat. O Jezus, gro. Panam coś do mnie pisze. Jeszcze panam. Przeczytajmy oczywiście od razu. Nie ogarniam... Hej, myślę o tym wszystkim, co o tym na pięciu solem, o Miczu, Skorpionie. Myślę o rodzinie, którą miałam. Straciłam, odpuściłam, odzyskałam. Odzyskam. Skomplikowane to wszystko. Nie ogarniam tego, co się ze mną dzieje. Jestem w tym mieście, wolno odzyskałam swoje życie, ale czy na pewno? A jeśli ja swoje życie... Od swojego życia uciekłam, bo zrobiło się zbyt niewygodne. Rozumiesz? A może Micz ma rację? Powinnaś wrócić do nich, zmierzyć się ze wszystkim... Nie, takie odpisanie, okej, to brzmi tak źle, weźmy troszeczkę poważniej w temat, a nawet jeśli to co z Solem, jego nie zmienię i nie zmienię swojego zdania o nim, tylko nie trój mi o kompromisach, nie zamierzam, ale zaufaj mi, da się żyć obok kogoś, z kim się nie zawsze zgadzasz, banalne, ale prawdziwe, przekonasz się, to od razu automatycznie chyba wziął, a czy ja mogę zadzwonić do niej? Pewnie nie odbierasz, bo jest zajęta, ale... O! Hej, Vi. Cześć pana, odebrałaś. O rany, aż się zdziwiłem i nie wiem, co zrobić teraz, aż mi głupio. Czy już się nie mieliście żadnych problemów z Kang Tao? Na razie nie. Wysłali dodatkowe patrole w okolicy stacji, ale są przekonani, że do Rafeni rozjebali im AV-kę i zaatakowali obstawę Hellmana. Właściciel stacji też trzyma się tej wersji, więc jesteśmy chwilowo okryci. Okej. Jak tam sytuacja z Rogue? Dalej spina? Jest nieźle.
odpukać. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak dla mnie, tak może zostać. Okej. Zostaniesz Waldekaldos, nie będziemy na razie jej truli o tym, bo to jest dosyć niemiły temat. To na razie, Vi. Pa, pa, cześć, cześć. Ojejku, jak wspaniale. Pojechałem tędy, ponieważ tam byśmy się musieli przebijać przez śmieci i by było bardzo ciężko, więc dlatego postanowiłem, że jednak chyba pojedziemy gdzieś tutaj dołem. Zresztą po nocy jeżdżenie ten, ale ta nutka, o Jezu, aż by sobie obejrzał jeszcze raz Edgerunnersów, naprawdę. O właśnie, bo jeżdżenie po tym śmietniku tutaj, choć na motocyklu to może jeszcze, bo pamiętam, że ja tutaj kiedyś trafiłem, ale latamy. Trafiłem tutaj, o nie, samochodem i było, no nie dało się przejechać. Zresztą na motocyklu chociaż ciutkę lepiej to idzie. Zobaczmy, gdzie no tego odholowali Delamaina. Skończył na śmietniku tak jak my. Ho, ho, ho. Jezi Delamain. Okej. Okay. Znaleźliśmy. Dobra, nutka już tam i tak kończyła, ale... Siadaj. O Jezu. Jakiś gangsterski Delamain nam się trafił. Okej. Okay. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Grubo, nie? Jestem wolnym duchem, myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Masz skomplikowane relacje rodzinne. Nic dziwnego, że zwiałeś z domu. Czego szukasz w mieście obietnic? Tego, co ty i... Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. To dziwne. Do zobaczenia, Vi. Nie wchodź mi więcej w drogę. Zobaczcie, jaki dziwny Delamain się tam trafił. Bardzo, bardzo dziwny. Odbieramy od razu. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Okej. Okay. Nie wiem, czy cośkolwiek ci to da, wiesz. Jakiś niepokojący. No. Doprawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pański konto. Nie przejmujecie to wcale? Okej. Okay. Więc w ten oto sposób udało nam się znaleźć pierwszy samochód Delamain, który się zbuntował. Jest osobnym bytem. A, nie chciałem otwierać schowka, tylko sobie wsiąść na motocykl. Z tego miejsca to raczej się nigdzie nie wybierzemy. Kolejny samochód Delamaina, który mi gdzieś został, jest w Northshire chyba? Tak, Delamain. Po prostu wiecie, chcę zrobić je, bo one strasznie zapychają mi tu dzienniczek. Trochę to wkurza. Teraz jeszcze nutka. Pojedźmy na tyle, na ile będę w stanie. Oczywiście po tym śmietniku jeździć to jest katorga i no. Fajnie, że gra mi tutaj pokazuje, że tu jest niby jakaś droga, którą hej, możesz się spróbować wybrać. O Boże Chryste, najgorzej. Ja w takim razie spróbuję jakimś cudem wyjechać z tego śmietnika, dobiec do jakiegokolwiek punktu szybkiej podróży i za chwilę zobaczymy się przy kolejnym Delamainie. Jezus, ale rzeź. Właśnie nienawidzę tutaj jeździć, to jest katorga. Więc jak tylko znajdę jakiś punkcik, widzimy się za moment. Okej, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jak widzicie, próbuję wydostać się z tego śmietnika, ale przy okazji to, że możemy sobie słuchać nutki w tle, że mamy wbudowane radio w głowie, to jest tak fajna rzecz, bo takie bieganie na takim zadupiu, na jakimś śmietniku z dala od Night City, to jest takie masakra, nie? Żeby się stąd wydostać, ale gdy w tle leci sobie jakaś taka nutka, możemy sobie do tego po prostu tak pobiegać, to jest tak fajne, taki klimacik nadaje od razu, no, zupełnie inaczej się gra, gdy możemy sobie posłuchać co nieco radyjka. Naprawdę to jest coś. W ogóle terminal autofixera gdzieś tu jeszcze jest blisko. Z możemy podejść. Ale no, kurczę, super sprawa. Także chciałem wam powiedzieć to, że ten paczyk teraz to jest taka giga rzecz. Także ja jadę. Ojej, coś tu jeszcze ode mnie chcą. Szanowny pasażerze, miło nam poinformować, że problemy techniczne z pana kartą N-Card zostały pomyślnie rozwiązane. Pełny dostęp do wszystkich usług N-Card został niniejszym przyznany. W ramach rekompensaty są spowodowane niedogodności, zasililiśmy pana konto dodatkową kwotą pieniężną, którą może pan wykorzystać na przejazdy dowolnymi liniami. Metro dostaliśmy, bo to też kolejna rzecz, która została dodana w patchu 2.1. Metro, będziemy mogli poruszać się po Night City metrem. Normalnie sobie będziemy mogli, wiecie, korzystać z metra. O, tu jakiś rozbój jeszcze. Rany, ile tu rzeczy się dzieje. Także możemy sobie tutaj też od razu zobaczyć, co tu się dzieje, bo chciałem sobie skorzystać z tego tutaj, wiecie, z autofixera. Gdzie to moje Porsche, 73 tysiące stać mnie na Porsche Cabriolet. Ja pierdzielę, a nowe motocykle? O, to jest ten Apollo, to jest ten nowy chyba, co został dodany. O kurde, znaczy nie wiem, czy on został dodany, ale zobaczcie, ile teraz maszyn możemy... Ten Ark w ogóle, Nazare, będę wszystkie motorki, kurde, kupował jak leci. W ogóle te... A to Miajbę chyba można w ogóle zdobyć, nie trzeba jej kupować. Muszę zobaczyć, bo kiedyś pamiętam, że ją
Gdzie znalazłem? Bierzemy sobie, oczywiście kupujemy Porsche 911. Już go masz, o Jezu. Powiem, że ale bym się, jakbym w rzeczywistości takie Porsche 911 kupił, to bym, o Jezu, z tobą się cieszę. No póki co w Night City tylko, ale może kto wie, kiedyś w przyszłości jakieś Porsche w moim garażu. O Jezu, przepraszam. Nie chciałem, przypadkiem kliknąłem. przypadkiem mi się, kurczę, ten z shotguna odpaliło. O jejku, mówię wam, z tym shotgunem to ja muszę się jeszcze zaprzyjaźnić. Zresztą strzelanie tak różnie. O, dzień dobry. A pan z maczetą, to chyba z Karkowa. No cześć, fajnie było poznać. A może i nie wiem, zależy. Widzę, że stacja dosyć tutaj niemiło na stacji. O, katana. Przeładowujesz przecież... A, bo oni próbują do mnie strzelać przez szybę. No dobrze, Nala. Jeszcze nie dostałaś, teraz dostaniesz. Dzięki. Mało brakowało. Spoko. No problemu. Ojej, ale fontanna tam się zrobiła. Wiesz co, bardzo mi miło, super. Niestety pieniążki mi uciekły. Niestety pieniążki, ale to za to piękny wóz, to warto. Ja tam każdy pieniądz na ten... O, jakie pieniądze tutaj w ogóle były! Uhohoho! Jakieś duże, bardzo giga duże pieniądze i dużo towaru w ogóle tutaj leżało na tej stacji benzynowej. Co tu się stało? Widzieliście? Muszę sobie na plotruce później, odcinek będę montował, zobaczyć ile zdobyłem, bo to przecież jest jakaś kosmiczna ilość była w tej skrzynce. Dobra, czy to oznacza, że ja mogę sobie teraz to Porsche tutaj... O, jest punkt szybkiej podróży, fucking hell. Ale dobra, i tak. Nie mam tego Porsche? A gdzie jest moje Porsche? Znikający punkt, nowe zadanie w ogóle. Odpisz na wiadomość Muamara? Co jest? Kurde. Jakieś tutaj rzeczy się dzieją w tle, a ja nie wiem, o co chodzi. Nowe Porsche. Dobra, tylko nie panikuj. Wysłałem do ciebie sprzedawcę od Porszaka. Wszystko ładnie, klient płaci, autofixer dowozi, wiadomo. Tylko, że typ mi zniknął z radaru, dosłownie z twoim autem. Nie wiem, co tam się odjebało, ale chyba tak tego nie zostawisz. Nie, moje Porsche mi, kurde, ukradli. Oj, Muamar, masz szczęście, że cię lubię. Chcę moje auto, sprzedawca mnie interesuje. Masz szczęście, że cię lubię, panie kapitanie, bo... Ja pierdziele, jakbym kupił samochód i by, kurde, ktoś z nim zniknął, to chyba bym odstrzelił. Tylko wiesz, nie odkładaj tego na potem, ten wóz naprawdę szybko jeździ. Wysłałem ci namiary na miejsce, gdzie zniknął. Kciuki, daj znać. To ja się dziwię, dlaczego ja nie mogę mojego Porsche sobie przyzwać, że gdzie jest moja bryka nowa, kurde, kupiona. Ja pierdziele, dobra, szukamy. Udaj się do miejsca, w którym zniknął wóz. No to w takim razie nie mogę tego zostawić na później. Trzeba to sprawdzić. Ja niestety, Jezus, jeszcze na większe zadupienie było. Co to za nowe punkty? A metro jest... kurde. Nie mogę, ta giereczka, ten patch, to mnie tak... Jezu, tyle rzeczy. W ogóle uwielbiam, naprawdę. Powiem wam, że patrząc na to, co było 3 lata temu z tą grą, a jak ona wygląda teraz, jest niesamowite. Naprawdę... Ja ogólnie fanem cyberpunka byłem, zanim on w ogóle się pojawił. Później jak się pojawił, to moje serduszko bardzo cierpiało, w jakim stanie on się pojawił i z jakimi problemami się borykał. I naprawdę byłem wkurzony nawet na właśnie na to, co zrobił CD Projekt z giereczką, że kurczę, w takim stanie grę wydali i że no to było niezbyt fajne. Ale pomijając wszystkie tam jakieś pierdoły, to bawiłem się świetnie. I teraz, patrząc na to, ile ta gra przeszła, jak o nią zadbano, i co się w niej dzieje i w ogóle, to po prostu jest niesamowite. To jest sama radość. I cieszę się naprawdę, że cały czas ta giereczka mnie tutaj, wiecie, że twórcy się nie poddali, ja że trzymałem kciuki i że rzeczywiście gra się teraz super i w ogóle wszystko jest luksusowo. My teraz może uda nam się jakoś wyskoczyć, albo nie. Okej, super, cholera, liczyłem na to, że wyskoczymy sobie tutaj. Może tędy? Zobaczmy. Ops, jakie stunty. No nie, cholera. Dobra, wiecie co, przebiegnę się na drugą stronę. Jeśli nie da się tak... Ja chciałem zrobić jak David w Edge Runnersach, że latam sobie między pasami, kurde, samochodem. Przebiegniemy w takim razie sobie na drugą stronę, bo inaczej nie przejadę. O, halo, kurde, ale parkour nie wyszedł. Jo, parkour. O, cholera, zaraz mnie rozjadą jeszcze. Dobra, szybko. Przepraszam. Ja już biegnę. Zaraz dostanę mały wcir pewnie. Pompon shit. Dobra, wiecie co? Bo ja jestem przyzwyczajony, że tego body hita to tak słucham nałogowo. Może Growl wrócił? O, Growl wrócił. Tu akurat najmniej jest zamknięty, więc chętnie. Gdzie moja furka? Jeszcze w tym odcinku chcę moje Porsche. Nie ma wyjścia. Odstrzelę każdego frajera, który się przy nim kręci. Jakby mi moje Camaro ktoś ukradł, albo z nim zwiał, to bym znalazł go po prostu na drugim końcu świata i naprawdę nie chciałby wiedzieć, co by się z nim stało. Ten ktoś. Ale moje Porsche. Co z Takemurą? Przestań, Takemura, nie w takim momencie, co ty robisz? Wizja bez działania to marzenie, działanie bez wizji to koszmar, powinniśmy o tym pamiętać. Co ty pieprzysz? Moje Porsche! Gdzie moje Porsche? Kurde. Tutaj, chodź. Okej. O cholera. What the fuck? Ty to jest...
What? Okej, okay. Zapis rozmowy z kapitanem Johnny Silverman. Sprzedaje swoje Porsche 911 Turbo, żółty samuraj w kabriolecie, zainteresowany. Bardzo śmieszne, żartuję, samuraj jest passé. Teraz tylko słuchajcie, Ascrax. To co? Fioletowa, czerwona czy niebieska? Wszystkie proste, klonowane, przednia kanapa, pompon, shit na pełne. Sygnał GPS jeszcze. Jakiś mamy tutaj tajny. Ale w ogóle chłop przebrany za Silverhanda. Ja mam prawdziwy Silverhand. Uwielbiam. W takim razie, ja potrzebuję w takim razie jakiegoś szybkiego motorka, żeby na miejsce polecieć. Ale normalnie chłop przebrany. A właśnie tutaj też śmieszna sprawa. No gdzie ty jedziesz tym, kurczę, motocyklem? Dawaj. Śmieszna sprawa właśnie, że są na przykład takie gangi, które przebierają się dosłownie i udają na przykład jakieś postacie, na przykład takich Silverhandów. Może być gang, że wszyscy cosplayują jakby Silverhanda. Gdzieś tutaj na jakimś zadupiu totalnym ma być moje Porsche? Cholera jasna, się człowiek musi najeździć za furką. No i gdzie to Porsche moje? O, ale w dziupli jakieś. Siema frajerzy, przyszedłem po odbiór osobisty. Kurde, gnoje parszywe, oddawać moją furkę. Gdzie jest, kurde? Jeszcze któryś frajer? Nara. Przeładujmy, przeładujmy. O, ty jeszcze żyjesz? Co ty mówisz? Już nie. O Jezu, wchodzenie z shotgunem. Ten jest nasza fura, zobacz. O, jesteś piękny, o mój Boże. Halo, opony mi się walą na mój wóz. O Jezus, kochani. Cwaniaki, co robimy zrzutę na Porsche 911? Obiecuję, będę was woził, gdzie tylko chcecie. Zrobimy zrzutę. Kupimy jakąś piękną, starą Porsche i będziemy śmigać po świecie. Zrobimy jakiegoś tripa z cwaniakami Porsche 911. To nie są niestety tanie rzeczy, cholera. Ale chciałoby się. Dobra, kluczyki do samochodu. No to pewnie, że biorę. Zapis rozmowy. Przeczytajmy, o co chodzi. Jest wóz do zgarnięcia. Bardzo fajny wóz. Tak fajny, że może nawet będę go chciał zatrzymać. Masz już wóz w domu. Ale wóz w domu nie jest Porsche 911 Turbo w kabriolecie. Limitowana edycja Samurai. Czyż ty uważasz, że Samurai się skończył razem z Silverhandem? Dlatego wezmę i go przemaluję na nasze kolory. Czyli jakie? Kolory ziemi. Zostaw to jak trzeba. No i w takim razie, żeśmy zrobili ostry jazd, piękny wjazd. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest do zgarnięcia. Zła fura. No kurde, raczej, że nie zła. Co prawda to nie twoja, ale jest. Judy, hey, Judy. Co tam? Co tam, Judy? V, możesz do mnie przyjechać? Chyba mogę. Stało się coś? Mam nową furkę, mam czym jeździć. Tak, przyjedź. Okej. Okay. Nie brzmiało to zbyt dobrze, ale spoko, Judy. W takim razie ja wsiadam w moją nową furkę i jadę do Judy. Może na randeczkę ją zabierzemy. O, wyjedźmy i popodziwiajmy go trochę tutaj. O Jezu, jakieś zwłoki już. Jezu, jaki jest piękny. O jajku, jajku. Cudowne. Powiem wam, że właśnie takie, zawsze miałem dwa motoryzacyjne marzenia. Mieć właśnie Camaro, Bumblebee, więc to na szczęście mi się udało już spełnić w moim życiu. Ale zawsze marzyłem, żeby mieć jakiekolwiek Porsche. Może być nawet jakaś stara 944. Co jest? Moja nowa furka! Chyba żeście oszaleli. O nie! Żartujecie? Rozwalę wam, kurde. Rozwalę was wszystkich, frajerzy. Zostawcie mój piękny nowy wóz. Co za piczki. Gincie, kurde. Co za frajernia. Moją nową furkę. Także jakiekolwiek właśnie Porsche mieć. A na przykład właśnie 944 z tych starych mi się bardzo podoba. No jakakolwiek 911, to już w ogóle jest super rzecz. Powiem wam, że nawet właśnie te schowaj broń, FK. Oje, nie chciałem wysiadać, kliknąłem dwa razy F. O Jezus, co ja robię? Nie, Porsche, wracaj! Przepraszam, nie. Odjechało w pizdu. Dobra, przyzwyczaję sobie po prostu. Jeszcze raz, chodź na tutaj. O matko boska, co ja robię? I właśnie, żeby mieć jakiegoś tego. I tak myślałem właśnie, że nawet te Boxstery chyba, to jest Porsche Boxster, właśnie z tych takich okolicy 2000 roku, takie właśnie Porsche'awki. One dosyć tanie, dosyć świeże. Niektórzy uważają, że to są takie naciągane bardzo Porsche, ale z drugiej strony, kurde, jest Porsche. Nic tylko jeździć. No i mamy. Napisz Muramanowi w ogóle, że odzyskałeś furkę. Te chciałem. Chciałem SMS-a w trakcie jazdy napisać, tak, bardzo odpowiedzialnie. Odzyskałem moją twoją zgubę ciągle na chodzie, w przeciwieństwie do Johnego Silvermana. No cóż, trochę smutek. Szkoda chłopa, ale z drugiej strony przynajmniej nie musisz się bać, że rozmyśli się co do sprzedaży. Mam nadzieję, że ten samochód nie przynosi pecha, nawet jakbym się rozmyślił, to co z tego. Nie no, mam nadzieję, że furka jest git. I lubię twoje poczucie humoru, wpadnij jeszcze na autofixera, interesy z tobą to dziecięca radość. O, jak miło, też się cieszę. Także nic, tylko teraz kurde jeździć sobie.
piękne Porsche. Oczywiście jeszcze to nie jest jedyne Porsche, które można mieć w Cyberpunku i to drugie, to prawdziwe silverhandowe, myślę, że też w końcu wpadnie nam kiedyś w łapki. Nie, do Pacyfiki to ja nie chcę jechać w sumie, bo Judy do nas chciała. Udaj się do mieszkania Judy, to jest anihilacja, kłeścik. Możemy w takim razie go sobie kontynuować w kolejnym odcinku, póki co przejadę się. Chętnie przetestuję nową furkę, ale to, co się wydarzy właśnie u Judy, zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, bo w tym wydaje mi się, że i tak dużo nam się udało osiągnąć. Mam nadzieję, że pan szybciutko do nas zadzwoni, że chce znowu się z nami zobaczyć, bo nie ukrywam, że bardzo chętnie bym kontynuował z nią tą znajomość, którą żeśmy rozpoczęli od dwóch ostatnich odcinków. Także, ja póki co jadę spotkać się... Jezus, wbiłem się w śmieciarkę moim nowym Porsche! Co ja robię? O nie! Popsuła się maska! Nie, nie będę tak jechał, w pizdu. Wysiadamy i przyzwiemy jeszcze raz, żeby się naprawiło. W ogóle dostałem jakieś kupę siana jeszcze, 37 tysięcy, nie wiem za co. Ale dobrze, to mi się podoba. Więc fajnki, zostawcie suba, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś przyjemny, fajny, milutki komentarz na przykład. Ja w takim razie przywzywam moje Porsche, które powinno już być naprawione, przynajmniej taką mam nadzieję, że nie jest z rozpieprzoną maską. I jadę do Judy, z którą się zobaczymy w kolejnym odcinku. No i na dzisiaj to będzie tyle, więc Cyberpunk na pełnej, lecimy z tematem. Jeśli to też tutaj, myślę, że jak już to jest końcówka odcinka, to nie ma co o tym wspominać, powinienem powiedzieć na początku, że właśnie jeśli przypadkiem tu trafiliście, obejrzeliście cały ten odcinek, to zachęcam do oczywiście obejrzenia wszystkich poprzednich, no bo naprawdę jest co oglądać. A teraz to myślę, że już w ogóle, kurczę no, powiem wam, super sprawa. A w ogóle Ray Tracing też, z tego co słyszałem, trochę rzeczy zostało poprawionych w najnowszej aktualizacji. Więc tutaj też to elegancko. Ja sobie robiłem też... A, w ogóle fajna sprawa. To może sobie nawet tutaj przystaniemy póki co. O Jezu, no co za świr tam jechał. Jeszcze taka rzecz, bo w ostatnim chyba odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale robiliśmy sobie taki benchmark, ja robiłem, więc tutaj już skończyliśmy odcinek, się z wami już pożegnałem, tak jakby, ale jeszcze też tutaj chciałem jedną tą rzecz zrobić, zrobić taki benchmark jeszcze tutaj na wizji, tak, tam ogólnie zapisaliśmy się, więc też już nic złego, ponieważ zmieniłem w międzyczasie procesor w ogóle, zmieniłem procesor i chciałem zobaczyć też właśnie, ja już sobie tam porównywałem i rzeczywiście jest ok, ale właśnie w trakcie nagrywania, jak to wypada w trakcie nagrywania, gdy wiecie, mam odpalone programy do nagrywania, wszystkie OBS nagrywa, przechwytuje i czy będzie różnica, bo będzie można sobie porównać właśnie, wiecie, podsumowanie z poprzedniego odcinka do podsumowania tego odcinka i wtedy będę już wiedział, ile mniej więcej wydajności zyskałem. A dla ciekawskich technicznych cwaniaków to wymieniam procesor 3900 XT na 5800X3D. Więc no tutaj trochę mniej rdzeni, trochę mniej wątków, ale dzięki tej pamięci właśnie dodatkowej w grach jest dużo, dużo lepiej i rzeczywiście śmigo to elegancko. A ja i tak montuję na karcie graficznej, nagrywam na karcie graficznej, więc tutaj akurat nie potrzebowałem aż tyle rdzeni i wątków. A właśnie, wiecie, gramy w gierki, więc do gierek jak najlepszy sprzęt. A kartę graficzną mam RTX-a 3090, jakby kogoś też to interesowało, ale to takie tam pierdoły. Jak chcecie jakieś specyfikacje techniczne, to u mnie na kanale w zakładce informacji znajdziecie. Właśnie muszę zaktualizować ją. To po tym odcinku zaktualizuję i będziecie mieli na bieżąco dane, na czym ja tu sobie pykam. No i w końcu kupiłem dużą gumkę na mikrofon. No i mamy 69 FPS-ów. A, no nie mogło tego, 0,1 dać, byśmy mieli ładną liczbę. Ach, ty gnoju. Minimalna 48,5, maksymalna 85. Liczba klatek. Wydaje mi się, że tutaj liczba klatek, które wygenerowano jest o wiele większa od poprzednika, ale i tak elegancko. I tutaj też macie, na jakich ja tam ustawienia gram. Pierdoły. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, cwaniaki. Do miłego, do następnego. Grzejcie się i no, jeśli złapał was jakieś przeziębienie, to walczcie z nim. Ja niestety muszę, chociaż powiem wam, że jak nagrywam, to na szczęście mi nie przeszkadza aż tak bardzo w nagrywaniu to przeziębienie, więc jest okej. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa, pa.